Witam bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Ostatnio zauważyłem, że Wam się bardzo podoba taka forma, kiedy się odpowiada na Wasze komentarze. No to sobie teraz te komentarze pierwsze z brzegu przeczytamy. Seba, pokaż sklep. Kiedy vlogi ze sklepu? Fajny marketing. Oj, to mi się podoba. Sam sobie to piszesz? Bukowanie hejtu. Spokojnie, będzie szybko i informacyjnie. Pierwsza sprawa to są godziny otwarcia sklepu. Mieliśmy od 10 do 18, teraz poniedziałek, wtorek i czwartek będzie do godziny 19. A dlaczego? Bo towarzysz Gugała w ogóle nie chciał stąd wychodzić. To jest tak przyjemnie, czuję się jak w domu. Przynajmniej tak kazałem mu mówić. Następna rzecz to są karty podarunkowe, bo to też się już wiele osób pytało. Karty podarunkowe za kwotę 200, 500, 1000 i 2000 złotych. Na razie są tylko tutaj w sklepie stacjonarnym, ale zaraz również będą w internetowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom narodu. Ciężkie czasy idą. Nie każdy wędkarz może sobie pozwolić na to, żeby jednorazowo na grubo się uzbroić wędkę, kołowrotek, jakiś drogi sprzęt. Dlatego wprowadziliśmy system ratalny w sklepie stacjonarnym i internetowym. Korzystając z tego, że jest Michał, mój wspólnik, to od razu się dowiemy, co z Ukrainą i z łowieniem pod elektrownią atomową w Czarnobylu. Jak wpływają te wszystkie wydarzenia, które się teraz dzieją z granicą przy Białorusi na nasz wyjazd? To wpływa? No na pewno wpływa, tego nie wiem. Co tydzień się dowiadujemy i próbujemy zorganizować ten wyjazd. Ale nie, bo teraz... inna sprawa, bo mamy jechać w następny piątek, tylko pytanie, Czy nas puszczą? I w ogóle czy tam jechać? Teraz coś przyjemniejszego, czyli sprzęt wędkarski. Paweł nas troszeczkę oprowadzi. Co niedawno przyszło, co nowego? Tanecznym krokiem. Tanecznym krokiem, tak. Przez zaułki, zakamarki. To w ogóle jest akcja sezonu. Sebastian zrobił bardzo duże zamówienie. Lucky Johna przyjechał tir. Rozładowywaliśmy to w 10 osób paleciakami. Zobaczcie. Oto te 9 modeli po 3 sztuki. Kurde, bo nie wiedziałem, bo to są te gumy, na które Rysio nadróżnie łowił szczupaki. No nie śmiej się ze mnie, nie wiedziałem. Słuchajcie, ostatnio zauważyłem, że Sebastian zaczyna się w sklepie modlić. Za jakiś czas siedzi z różańcem i tam po cichu coś tam. Mówię, Seba, co ty się tak ciągle modlisz? On mówi, modlę się, żeby zima była w tym roku. Więc my załapaliśmy temat i zamówiliśmy całą odzieżówkę Norfina. Piękne, cieplutkie rękawice, skarpetki z Merinosa, czapeczki, uszatki z bąbelkiem. Uszatka jest. Jest coś dla ciebie. Tak więc piszcie, czy która uszatka lepsza? Czy ta nowa uszatka? Czy ta moja stara, wysłużona, ten taki wycieruch, kołtun, ale jednak z tradycjami i... No mój w futrzach taki. No, która lepsza, piszcie. Tutaj wyglądasz jak kozacki magnat. Magnat, no dobra, i będzie. Kombinezony pływające. To 4 są... modele kombinezonów, tak. 2 modele pływające, 2 niepływające. Od minus 15 stopni do minus 30. Do tego komplety odzieży termicznej. Buciki na zimę. Żeby stópki nie marzły. Najwyższa półka Norfina. Zastanawialiśmy się nad tym, jaką firmę wprowadzić, jeśli chodzi o odzież młodzieżową. Jak? Odzież młodzieżową? Odzież zimową, ale też młodzieżową. Bo sam design jest taki, że można śmiało iść w tym na miasto. Tak. I stwierdziliśmy, że jeżeli mamy dobre doświadczenia z Norfinem, to pójdziemy w coś dobrego, żeby dobry towar dać wędkarzom. Od razu zaznaczam, że teraz na Norfina jest bardzo dobra promocja, więc korzystajcie. 300 jaki wędeczek od Mikado doszły. Zaraz Wam coś pokażę, bo już tutaj swojego faworyta wybrałem, który na wisełkę by się fajnie nadał. Kijek sanaczowy, dawaj sobie, przygniemy od razu. Pokaż. Szybki kij ze szczytową akcją, z bardzo dużym zapasem mocy, tak jak na wisełce jest potrzeba. I najlepsza ciekawostka, zobaczcie to. I stówka? Stówka. Po taniości. Stówka. Taki kij, że można tataraki kosić. Ale aby nie było, że jest ciągle tanio. A, jak system ratalny jest, więc proszę bardzo. Wędki Kistlera. No tak średnio od 1000, chyba 300 do 2000 złotych, tak?
Dokładnie. No i do tego kowrotek Zenona za dwa kafle. Nawet przystępna cena jak na tak dobrze wykonane. Amerykańskie rękodzieło. Nie ma lipy. Kolejne wędeczki od Mikado, zerknijcie na to. Ultra lajciki. Ale dobra, powiedz, ty tak lubisz Mikado, czy się po prostu filmów Rutka oglądałeś? Kto to Rutek? Gugała, nie hejtuj. Już będzie hejt? Rutek, drama, wiesz co chodzi. Lub dramy, a jak? Drewienko egzotyczne pod kołowrotkiem, ciepły korek, na paszoczki, na białoryb, na jakieś wzdręgi, okonki do ultralekkiego łowienia. Ciepły korek, znowu hejtuje, zobacz go, patrz go. Puls od Berkleya. Płoteczki. Jest taka wzdręga złota. Z tą gumą była fajna akcja, bo jak zdążyły przyjechać, Seba do mnie mówi tak, to była sobota. Jak złowisz dzisiaj na tą gumę sandacza, masz premię. Mówię do Seby, potrzymaj mi piwo i idź do bankomatu. W trzecim rzucie 65 sandacz wyjechał. I na co tą premię wydałeś? Jeszcze jej nie dostałem. Uzupełniliśmy gulpy na Trautarea, tonące, pływające. Mamy też atraktorki w kilku fajnych zapachach, krab. Tylko od razu zaznaczam, to nie jest atraktor Fish XXL, to nie ten, co w Łomżynego 300 kg ryb złowili. 300 kg nie złowicie, ale może Wam pomóc w przechytrzeniu rybki. Ser, anyż, krewetka, ryba. Do strunówki wrzucamy kilka gum, zakraplamy sobie, dajemy im noc, żeby się wymacerowały w tym i próbujemy. Dobra, zerknijmy na magazyn, bo tam parę rzeczy też fajnych poprzychodziło. Jest coś dla okoniarzy. Zobaczymy, co piękna Karolina robi. Pewnie porządki, bo gdyby nie ona, to byśmy tu w tym bałaganie już dawno zginęli. Słuchajcie, jest cała dostawa relaksa, uzupełnione gumy, kolory, więc zaglądajcie na stronę. Jak czegoś Wam tam brakowało, to już na pewno już jest. Ale tak podejrzewam. Jak to zabrzmiało, ja mówię, jest coś dla okoniarzy, a Ty, o, zobaczcie Karolina. Ale co to, jak to znaczy? Kugała, nie hejtuj. Sospin madziki, klasyka gatunku. Okoniarze wiedzą, o co chodzi. Malutkie cykatki, troszkę większe, z paletkami. Tak, wlepki do zamówień oczywiście, to standard. Tony relaksa. Tak, relaksa jest naprawdę uzupełniony stan. Cały tydzień będziemy rozparcelowywać. Tak. Graspigi w rękodziele będą niedługo w nowych kolorach. Też spokojnie trzeba poczekać. Dorado pokazywaliśmy? Nie pokazywaliśmy. Zamówiliśmy taki najpopularniejszy secik woblerów od sumowych, głęboko schodzących. Sandaczówki, szczupakówki, podklenia, jazia, brzane. Domówcie gloga, bo przewietrzyło strasznie. A, są Enzo jest uzupełnione, bo długo nie było Enzo, ale już są. O, są mepsy. Tu jeszcze tylko pokażę, a to też za sprawą Rutka jest Sicario na szczupaki, bo Rutek na to bardzo fajnie łowił. No i są Fish Huntery, które ja bardzo lubię, na okonie, na sandacze, na szczupaki. Polsping z takich, no to może nie jest super nowa rzecz, ale z super nowych rzeczy to oczywiście mepsior. Za dawnych czasów, jak się zaczynało spinningowanie, na srebrnego mepsa, jak nie uderzył szczupak, to znaczyło, że go w promieniu 100 metrów po prostu nie. A ja wolę na przykład takie fluo. O. Kajteszki, no to widzieliście chyba wszystko. Główki w takich dłuższych rozmiarach, no wiadomo, że tutaj kanibale. Westinki schodzą, patrzcie jak nam przebiegł. Bo dzisiaj rano było wszystko pięknie poukładane, przeszło tornado. No ale o to chodzi, żeby wędkarze się częstowali i czuli się jak u siebie w domu. Tak jest, dokładnie. Bo teraz jest sobota, jest po godzinie 14, już mamy sklep zamknięty, ale tutaj przez cały dzień dobry bajzel się ogólnie odbywał. O, i adusty są małe. Są adusty, 3-calowe, 2-calowe. Chcemy to sami też przetestować, bo na 4-calowe adusty fajne wyniki były na okoniach. Bardzo fajne, tak. Zobaczymy, jak będzie z mniejszym rozmiarem. Co ciekawe, pewnie nie wszyscy wędkarze jeszcze wiedzą, że białe adusty są fluorescencyjne. Naświetlimy, jak dziś łowimy sandacze latareczką, możemy sobie popróbować, żeby to latareczką naświetlić i do wody, ciach. Przemu miał pięknego strzała, ale spadł mu w połowie holu. Spadł mu. Są z jerków swimy od Westina, więc nie tylko dyer. Konkurencja, tak jest. Idzie sezon strągowy, haki bezzadziorowe, dwa rozmiary, każdy w 4 gramaturach, tak samo pod paszoczki, mocne haki, fajnie ryby trzymają. Zazwyczaj w weekendy jestem na rybach i kręcę coś dla Was z nadwody, ale że akurat wypadło, że jestem w sklepie, no to pozwoliłem sobie na takiego właśnie sklepowego
vloga. Jak macie ochotę na zakupy przez internet, to zapraszam na stronę zadzior.pl albo wpadnijcie po prostu do nas, do sklepu stacjonarnego. Pogadać, przybić piątkę, zawsze coś doradzimy. Ulica Gierdziejewskiego 7, Warszawa, Ursus. Trzymajcie się na razie, hej!